Hejka wszystkim, ja jestem Pożyczka 7, a to jest kolejny odcinek z Blog Star Planet i w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o kosmicznym statku, który właśnie o godzinie 8 wylądował na Blog Star Planet. Także jeżeli jesteś ciekawi, to pamiętajcie o łapeczce w górę, a ja nie przedłużam i zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania. Także dobra, wchodzimy sobie w wiadomości, no i zobaczcie, 2 godziny temu dostaliśmy tutaj taką wiadomość. I zobaczcie, pisze w niej, że wyruszamy już jutro, czyli znaczy, że sezon właśnie 4 będzie dopiero jutro, a większość myślała, że będzie dopiero dzisiaj, w tym też ja. No i poczytajmy sobie, tutaj na przykład pisze na przykład, że a dodatkowo w porcie gwiezdnym Nexia pracuje mój tata, mam nadzieję, że nic mu nie jest. Czyli patrzcie, to wygląda tak, że jutro będzie właśnie nowy Nexus, a dzisiaj po prostu postawili ten statek, czyli tak jakby po prostu wyruszymy tym statkiem do tego Nexusa, więc brzmi to naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Konstruuje platformę, na której może wylądować statek kosmiczny Blix. Także no, powiem Wam, że brzmi to naprawdę bardzo interesująco i na pewno będzie z tego bardzo fajny odcinek. Wiadomość wygląda naprawdę bardzo interesująco. Odkrywca. Chcemy odpocząć po tej katastrofie Imperium. Także dobra, to byłoby na tyle, jeśli chodzi o tą wiadomość, a teraz pokażę Wam, gdzie jest ten statek, ale wiem, że większość z Was już go pewnie widziała, ale sobie do niego pójdziemy, no i zobaczcie, jak on naprawdę pięknie wygląda. Także dobra, podejdziemy sobie trochę bliżej. Pożyczka, co ty robisz? Jejku, co ja zrobiłam? Serio? Jak mogłam z tego spaść? A few moments later. Okej, okay, także no musiałam z powrotem iść, bo nie mam pojęcia, jakim cudem spadłam, ale dobra, za momencik tam już będziemy. O, dobra, powiem Wam, że naprawdę brzmi ten sezon bardzo ciekawie. Już nie mogę się doczekać po prostu już jeszcze aktualizacji. No i tutaj mamy Stellę. No i zobaczcie, wyjdę wyżej, żebyście mogli zobaczyć górę tego statku. I w sumie powiem Wam, że naprawdę wygląda on bardzo, bardzo fajnie. No i tutaj mamy szklany dach i zaraz sobie do niego wejdziemy. Tutaj właśnie stoi Stella, tutaj jest wejście, dobra. No i wchodzimy i spójrzcie, tutaj mamy na początek jakieś coś do obsługi samolotu. Tutaj mamy takie siedzenie tak jakby dla obsługi tego samolotu, statku. Dobra, także wygląda to w środku bardzo też fajnie zrobione jest. Tutaj mamy siedzenia właśnie dla osób, które będą podróżowały tym statkiem. Tutaj mamy, o zobaczcie, mamy nawet miejsce właśnie do sterowania. Też wygląda bardzo fajnie zrobione, to jest ten klosek trampolina, więc no, wybijamy się nim. Ale naprawdę świetnie to wygląda, Wam powiem. Fajnie, że zrobili właśnie taki statek, bo dzisiaj większość myślała, że będzie aktualizacja. Nawet ja tak pomyślałam w sumie. A teraz wchodzę właśnie w tą wiadomość, patrzę, że wyruszamy dopiero jutro. A tutaj widziałam, że ludzie na Nexusie pisali, że o 9 ma być nowy sezon. I tak się zastanawiałam, o co chodzi. No ale jak widać, właśnie wyszłam po tym wiadomość, no i zobaczyłam. Tutaj jest właśnie Stella sobie stoi, przestawili ją tutaj koło tego statku. Statek moim zdaniem jest naprawdę bardzo fajnie zrobiony. Tutaj ma z tyłu jeszcze właśnie gazy. Tak jakby zrobione z tego ognia, to też bardzo fajnie wygląda. Wczoraj właśnie to było puste, nic na tym nie stało i większość z Was się zastanawiała właśnie, co to będzie. No i teraz macie tutaj pokazane, że stoi na nim właśnie taki fajny stateczek. Dobra, ja sobie jeszcze na niego wskoczę może, albo się mu przyjrzę bardziej, bo w sumie nie miałam jeszcze okazji tak mu się bardziej przyjrzeć, bo tak jakby zaczęłam już nagrywać ten odcinek i nie miałam za bardzo okazji. Wejdziemy sobie jeszcze do środka może. O, i zobaczcie, tutaj będą właśnie prowadziła. Ciekawe, czy to będzie w ogóle wyglądało w ten sposób właśnie, bo pisało mi dzisiaj, że jestem normalnie o 8 na Blogstar i tak dalej i mi napisało, że właśnie jest zaktualizowane coś, no i trzeba było nacisnąć OK. I wtedy przyniosło nas do tego Nexusa i wszyscy mieliśmy takie, że nic się nie zmieniło i tak dalej. No i tam wszyscy piszą, że statek. Co tu Stella piszesz? Że nie wiesz nikomu, tak dokładnie, nie wierzcie nikomu, kto chce Wam dać VIP-a za darmo. Dobra, żeby nie kończyć tego odcinka, ja sobie przejdę może jakiś fajny parkurek. Więc to jest taki parkour, nie przechodziłam go jeszcze ani razu, bardzo ładne kolorki. I moi drodzy, pamiętajcie, że zbliżamy się do liczby 6000 subskrypcji i będzie naprawdę bardzo fajny konkurs. Także to już niedługo, brakuje mi naprawdę 5 subskrypcji, jak to nagrywam. Także we mnie po wrzuceniu tego już będzie te 6000, naprawdę bardzo się cieszę i Wam z całego serduszka za to dziękuję. Ale teraz sobie skaczę po tym Rainbow Parku, że bardzo ładne kolorki i fajne tęczowe. W ogóle zrobiłam sobie go nowego skina, także jeżeli go jeszcze nie widzieliście, no to zapraszam Was na moją ściankę. W opisie filmiku macie oczywiście wszystkie potrzebne linki, takie jak Instagram, Discord oraz wspieranie mojego kanału, więc zaglądajcie koniecznie tam w opis filmiku. A ja sobie skaczę teraz na jakichś serduszkach.
No i moi drodzy, pamiętajcie jeszcze o Mystery Boxach. Taki odcineczek z Mystery Boxów od Was pojawi się w tym tygodniu, więc nie musicie mnie o to pytać ciągle i tak dalej, bo odcinek będzie. Zapowiedziałam również Q&A na społeczności, także możecie sobie zerknąć i zacząć zadawać mi pytanka. Oj, zobaczcie, fajny skrócik się da zrobić. No i już jest meta, ale chyba przejdziemy sobie jeszcze jakiś w sumie parkourek. Odpiszę, że nagrywam, bo tutaj się ktoś mnie zapytał. No i dobra, mamy minutę tylko. O, fajnie. Rekordzik. No i dobra, i idziemy sobie jeszcze na jakiś parkour. Będzie w sumie to może... O, zobaczcie, ten wygląda fajnie. Albo nie, ten będzie lepszy, tak, ten zielony. Jaki jest mój ulubiony kolor? W sumie powiem wam, że chyba niełatwo się domyślić. Jest to kolor zielony, taki ten właśnie neonowy. Oraz w sumie lubię też fioletowy i taki właśnie różowy, pudrowy, jaki mam teraz na skinie. Dobra, gdzie tu iść teraz? A dobra, trzeba wskoczyć do góry. Teraz tutaj. Miał to być odcinek tylko o statku, ale nie chciałam go jeszcze kończyć, żeby przedłużyć trochę odcinek, żeby nie były te odcinki tak krótkie, bo mnie o to prosiliście. Dlatego przechodzę sobie jeszcze parkour i sobie trochę pogadam, może o czwartym sezonie coś. No i powiem wam, że nie mogę się doczekać tego czwartego sezonu, bo zapowiada się naprawdę bardzo fajnie. Ale z jednej strony nie mogę się też doczekać pakietu, zastanowię się, czy w ogóle go będę kupowała, jeżeli będzie taka potrzeba. Ale no zobaczymy, ciekawi mnie właśnie jaki on będzie, w ogóle ciekawi mnie jak będzie wyglądał cały Nexus, to też jest bardzo interesujące. Dobra, teraz trzeba skakiwać sobie tutaj na dół. No i ja myślałam w sumie, że będzie 10 czerwca ta aktualizacja, bo tak na Nexusa wchodzę i wszyscy piszą, że zaraz nowy Nexus i w ogóle. No i ja byłam taka, że no okej, fajnie, fajnie. No i jest ta godzina już 8, no i przychodzi powiadomienie, że jest aktualizacja. No i tutaj moi drodzy pisze, że Nexus, nie ma Nexusa. I że tylko ten statek kosmiczny się pojawił. No i potem po 2 godzinach wyszłam sobie wiadomości, no i tam pisało właśnie, że jutro będzie. Także no oczywiście zginęłam, czemu by nie. Także no ja wam, moi drodzy, bardzo dziękuję za oglądanie. Jeżeli taki odcineczek wam się spodobał, to możecie zostawić tutaj 300 łapeczek w górę. No i nie mogę się również doczekać nowego sezonu, więc wyczekujcie jutro na bardzo fajny odcinek. Także no, dzięki wam jeszcze raz bardzo za oglądanie. No i cześć!